Kurczyński. Z numerem 10 Marcin Dolny. Z numerem 11 Kubek Majewski. Z numerem 12 Jan Kurczyński. Z numerem 13 Mateusz Pieczykolan. Z numerem 14 Łukasz Krieger. Z numerem 15 Przemysław Kowalski. Z numerem 16 Rafał Buca. A trenerem zespołu jest pan Andrzej Kwaśniewski. W roli gospodarza zespół UKS Jagiellonka Warszawa w następującym składzie. Z numerem 1 Beniamin Didier Urbaniak. Z numerem 3 Piotr Kopyszko. Z numerem 11 Błażej Kulikowski. Z numerem 13 Jakub Biedronowicz. Z numerem 14 Piotr Koromański. Z numerem 17 Mateusz Malachowski. Z numerem 21 Jakub Szczepanik. Z numerem 25 Piotr Szymański. Z numerem 31 Michał Kołaczewski. Z numerem 34 Jakub Markuszewski. Z numerem 45 Mikołaj Manowiecki. I z numerem 77 Kacper Matoszko. Trenerami zespołu jest Antonio Dajkoła i Tomasz Wapulski. Sędziami dzisiejszego spotkania są panowie Jacek Grzeszotarski oraz Michał Wójcik. Sekretarzem zawodów jest pan Czesław Piasecki. Cześć chłopaki, cześć. Cześć.
Za 3 punkty Błażej Gulikowski. Jakub Giedronowicz. Z numerem 15 Przemysław Kowalski, 2 rzuty wolne. Punkty Piotr Kowalański. Dwa punkty Piotr Kowalański. Punkty Piotr Romański. Z numerem 13 przewidujemy Jakub Giedronowicz. Po pierwszych 5 minutach 15-10 dla zespołu Jagiellonki. Benjamin Lider Urbaniak z faulem. I celny rzut Benjamin Lider Urbaniak. Piękny blok w wykonaniu tego samego zawodnika. Thank you.
Kryga Kuty z Paulem, Piotr Szymański, Paulową zawodnik numerem 9, Jan Korczyński. Przekroczonej linii przez zawodnika z Korsarza. I przerwa na żądanie dla trenera Korsarza Gdańsk. Michał Kołaczewski. Z numerem 12 Jan Gruczyński, 2 punkty dla Korsarza. Dwa punkty Mateusz Malachowski. Panie
3 punkty Błażej Kulikowski. Thank you.
wygrywać od parlamentu. Thank you.
2 punkty Michał Kołaczewski. Dalej!
Pachut Władysław Kulikowski. Brawo! Numer 14, Piotr Koromański.
rzuty wolne. Pierwszy rzut niecelny. Super. Super! Pięknie! Dwa punkty, Wojciech Kulikowski! Mateusz Malachowski!
Prosimy ekipę medyczną. Thank you.
czy Piotr Kalamański. Hey, come on,
15, dyrektor Krasowa, dwa punkty, Przemysław Kowalski. Kto go teraz upilnuje? Koszem jest hard. Oh!
wszystkie zespoły, aby weszły na parkiet. Będzie rozdanie nagród. Prosiłbym, aby wszyscy mieli możliwości już. Który rywalizowała o awans do wejścia na półfinału Mistrzostw Polski drużyny. GKS Korsarz Gdańsk. Brawo. UKS Wojan Pawłowice. UKS Piątka Lublin. Oraz UKS Jagiellonka Warszawa. Bardzo proszę o pomoc tutaj w rozdaniu dyplomów, pucharów oraz nagród indywidualnych zastępcy burmistrza dzielnicy Praga Północ, pana Dariusza Kasprzaka. Oraz dyrektor zespołu szkół nr 45, panią Bożenę Radys. Proszę państwa, i miejsce czwarte w tym turnieju zdobyła drużyna GKS Korsarz Gdańsk. Zapraszam panowie tutaj na środek. Brawa za walkę! Trzecie miejsce. UKS Wojan Pawłowice. Awans do półfinału uzyskała drużyna UKS Piątka Lublin. Brawo! I miejsce pierwsze, również awans do turnieju półfinałowego UKS Jagiellonka Warszawa. Wyróżnienia indywidualne i królem strzelców tego turnieju został Paweł Nieradko z UKS Piątka Lublin. Brawo! Oraz tytuł MVP, czyli najbardziej wartościowego zawodnika turnieju, Błażej Kulikowski, UKS Jagiellonka Warszawa. Brawo!
Jeszcze raz gratulacje dla wszystkich. Tam pewnie trenerzy to nie za bardzo wam dadzą wypocząć, bo dwie pierwsze drużyny to się biorą pewnie ostro do pracy, ćwicząc do półfinałów, a drużyny, które się nie udało, również będą dalej pracować. Ja życzę wszystkim sukcesów i dziękujemy bardzo, że mogliśmy gościć was na naszych tutaj obiektach. Myślę, że również w imieniu pana burmistrza. Dziękujemy bardzo. W Oświęcimiu to ten obiekt będzie zawsze dla was otwarty, dostępny, żebyście mogli trenować i grać. Brawo! Dziękujemy tak trzymać! Za free jeszcze. To bardzo proszę jeszcze o krzyki sportowe. Może tak jak stoicie panowie, korsarz. Pawłowice, tak? Lublin, przepraszam. Lublin. Po kolei. Panowie w niebieskich koszulkach, czyli Lublin, tak? Dobra. Pawłowice. Jagiellonka! Gorące brawa dla wszystkich zawodników. Dziękuję bardzo. Thank you.